Przy okazji apteki należy powiedzieć parę słów o scenie, z której się apteka wywodziła, która przeszła do historii jako gdyńska scena alternatywna albo gdańska scena alternatywna, albo, co mi osobiście najbardziej pasuje, trójmiejska scena alternatywna. Na tej scenie gromadziły się zespoły z Trójmiasta, z Gdyni, Gdańska, Sopotu i ona była takim, bym powiedział, przeciwstawnym biegunem do krajowej sceny młodzieżowej, która w podobnym czasie się rozwijała. Tą drugą tworzyli odgórnie dziennikarze rozgłości radiowej i bardzo szybko zespoły z krajowej sceny młodzieżowej trafiły do radia, trafiły, ich utwory były w paśmie dziennym puszczane, ich single znajdowały się na listach przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia, organizowane dla nich były trasy i rzeczywiście była to taka odgórna inicjatywa, której celem było odświeżenie polskiej sceny rockowej. Natomiast trójmiejska scena alternatywna, będę się trzymał tego określenia, to było działanie całkowicie oddolne. Jest coś takiego w Trójmieście, że tam zawsze była jakaś awangarda, zawsze była jakaś nowość. Tutaj ważne stwierdzenie Kodymowskiego, że awangarda to nie jest to samo co alternatywa. Awangarda to jest coś, co jest pierwsze, coś, co zapowiada jakiś nurt. I to może być też muzyka lekka, łatwa i przyjemna. Taką awangardą polskiego rocka był Big Beat właśnie w Trójmieście na początku lat 60. Taką awangardą boomu polskiego rocka była muzyka młodej generacji. I taką awangardą alternatywnego rockowego grania była właśnie trójmiejska scena. Są dyskusje, czy to dlatego, że marynarze i płyty, czy dlatego, że bryza, czy dlatego, że większy luz, bo daleko od Warszawy. Tak czy inaczej, rzeczywiście na tej scenie pojawiały się zespoły, które odróżniały się od tego, co było w Polsce. Właśnie nowatorstwem, spontanicznością, muzyką, którą trudno nawet dzisiaj ubrać w jakiekolwiek ramy gatunkowe. Termin trójmiejska scena alternatywna miał być stworzony przez Michała Orlewicza z Pancernych Rowerów. Natomiast takim spiritus movens z tego ruchu był Waldemar Rudziecki, który przybył do Gdańska, aby objąć stołek prezesa Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego w Gdańsku i który postawił sobie za cel, aby właśnie wydobyć te wszystkie zespoły, które gdzieś tam sobie po piwnicach grały, na światło dzienne i pokazać je przynajmniej w Polsce. To w dużej mierze dzięki niemu ten termin trójmiejska scena alternatywna zaczął funkcjonować ogólnie w obiegu. To dzięki niemu przedstawiciele tej sceny mieli swój dzień na Rupregę, mieli swój dzień w Jarocinie. To dzięki niemu powstał festiwal Nowa Scena, który był taką właściwie wizytówką tego, co się działo w Trójmieście. Tak jak mówiłem, przy okazji apteki festiwal trwał w latach 86-89. Było 8 edycji, letnia i zimowa. Zaczynało się w jakimś małym klubie. Ostatnia edycja była w Operze Leśnej w Sopocie. I rzeczywiście apteka, ale też inne zespoły, które zaraz powiem, na tej scenie grały i dzięki tej scenie mogły zaistnieć. Symbolicznym początkiem tego ruchu jest koncert, który właśnie organizował między innymi Orlewicz w gdańskim klubie Burdel. Było to dokładnie 16 marca 1985 roku. No a ostatnim akcentem działania tej sceny była ostatnia edycja festiwalu Nowa Scena. Dzięki staraniom Rudzieckiego w roku 1988 Ton Press wydał dwie płyty składankowe, dzięki którym dzisiaj możemy mieć jakikolwiek pogląd na to, jak te zespoły trójmiejskie brzmiały. Pierwsza płyta Gdynia, druga Fala 2. Dzisiaj bardzo trudno dostępne,
ale też właściwie jedyne dokumenty tego brzmienia. I to, co od razu rzuca się w uszy, kiedy się słucha tych płyt, to właśnie ta różnorodność, ta międzygatunkowość i ten brak jakichkolwiek ram, w które można by te zespoły wsadzić, no może oprócz jednego, o którym zaraz powiem. Ważną też cechą trójmiejskiej sceny alternatywnej były teksty, które świadomie nie poruszały tematów politycznych. Tak naprawdę tekściarze trójmiejscy bardziej starali się być ironiczni, cyniczni. Z jednej strony daleko im było do takiej powagi, jaka na przykład była w tekstach Olewicza w Perfekcie, no ale też nie ukrywajmy, z drugiej strony daleko im było do finezji językowej, jaka charakteryzowała Czechowskiego. Nie zmienia to faktu, że ta ironia, żart, przymrużenie oka w tekstach to też była cecha trójmiejskiej sceny alternatywnej. W wielu komentarzach przewija się przekonanie, że zespołem, który zapoczątkował funkcjonowanie najpierw gdyńskiej, a potem trójmiejskiej sceny alternatywnej, były Pancerne Rowery. Przypomnę, założyło go trzech kolegów z Ogólniaka: Kodym, Roman Sebastiański i Michał Orlewicz. Zespół w sumie działał w latach 1981-1990. W 1983 Kodym rozstał się z rowerami, założył aptekę. Potem na gitarze grał późniejszy gitarzysta apteki, czyli Janek Sokołowski. Zespół miał swoje udane koncerty na Ruprege w Jarocinie, natomiast nie udało mu się zarejestrować właściwie żadnego materiału, oprócz właśnie piosenek, które trafiły na wspomniane składanki. W sumie były ich trzy. Na Gdyni nikt nie weźmie nam młodości, a na Fali 2 20, 57, 77 i piosenka Deszczowa. Zdecydowanie najlepsze wrażenie robi na mnie numer z Gdyni. Natomiast generalnie to, co można powiedzieć o muzyce Pancernych Rowerów, to że ona była dosyć rockowa, oparta na rockowych, ostrych gitarach. I rzeczywiście słychać tam dopracowanie i dbałość o perfekcję. Drugim ważnym zespołem z Gdyni z tamtych lat był Boom Wakacje w Rzymie. Założyli go Robert Burger, basista, i Maciej Wanat, perkusista. Oni dwaj uznali, że chcą mieć w zespole kobiety, w związku z tym poszli do lokalnej szkoły muzycznej i stamtąd wyciągnęli niejaką Jowitę Cieślikiewicz, która grała na klawiszach, i Annę Jądowicz, która grała na flecie. Obydwie śpiewały. Nietypowe instrumentarium i żeńskie głosy powodowały, że Boom Wakacje w Rzymie mieli rozpoznawalne brzmienie, i może właśnie dlatego byli pierwszym zespołem z tej sceny trójmiejskiej, który nagrał i wydał oficjalną płytę. Było to w roku 1986, był to singiel wydany nakładem Ton Pressu i zawierał dwa utwory, pierwszy i dziewiąty. Pierwszy to jest muzyka w dużej mierze taka kabaretowa, vaudevillowa, niby to latino, ale tak naprawdę trochę bardziej żart, kawałek dynamiczny i dość krótki. Natomiast dziewiątka to jest utwór, gdzie mocno słychać też wpływy art-rockowe, w dużej mierze za sprawą fletu, ale klimat jest zdecydowanie nowofalowy. Jeśli miałbym wybierać, to właśnie ten drugi utwór jest tym, za co warto ten zespół pamiętać.
Po nagraniu płyty Jovita z Anną odeszły ze składu, podobno znowu poszło pieniądze i założyły zespół Oczy Czarne, który był pierwszym i jednym z niewielu na polskiej scenie rockowej zespołem żeńskim. Natomiast Boom Wakacje w Rzymie zarejestrowali utwór na składankę Fala 2 z nową wokalistką, no i rozpadli się. Oczy Czarne, żeński przedstawiciel trójmiejskiej sceny alternatywnej, rzeczywiście w pierwszym okresie swojej działalności był całkowicie, miał całkowicie żeński skład, no ale było chyba z tym więcej problemów niż korzyści z tego. Dziewczyny wspominają, że z jednej strony koledzy z innych zespołów traktowali je po macoszemu, niepoważnie i no, mówiąc wręcz obrazowo, spychali je na dalszy plan. Z kolei męska publiczność bardziej była zainteresowana ich wdziękami niż tym, co grały, no i nagminne były hasła w stylu pokaż cycki. Ale były też momenty przyjemniejsze. Kiedyś w 1989 roku Ania i Jovita pojechały do Jarocina, niby w celach towarzyskich, ale w sumie okazało się, że wystąpiły z zespołem, z perkusistą zespołu bodajże Call System i całkiem były zadowolone z tego występu. Również w roku 1989, tym razem z pancernymi rowerami, pojechały do Berlina Zachodniego, tym razem jako trio. Bodajże Anna wspomina, że w sumie zagrały słaby koncert, ale prawdopodobnie dlatego, że były ze wschodu i że to były same dziewczyny, to spotkały się z ogromnym aplauzem i bardzo dobrym przyjęciem. Jedną z najważniejszych przygód muzycznych Oczy Czarne była wyprawa do Kijowa w roku 1990 na festiwal Miss Rock Europe. Był to europejski międzynarodowy przegląd zespołów żeńskich i dziewczyny zajęły tam pierwsze miejsce. Wspominają ten wyjazd jako rzeczywiście wyjątkowy, między innymi dlatego, że dostały bardzo wysokie diety, o czym się przekonały, kiedy wyszły na miasto do restauracji. Natomiast po powrocie do Polski okazało się, że właściwie nikogo ten ich sukces nie zainteresował. W roku 1991 nagrały kilka teledysków, realizował je Jach Paszkiewicz na zlecenie bodajże telewizji Gdańsk. To zresztą była dosyć ciekawa sytuacja, dlatego że właśnie telewizja Gdańsk była lokalną telewizją i właściwie jedyną, która nagrywała teledyski. W związku z tym, jak w telewizji polskiej pojawiały się jakieś programy typu Lala Milo, gdzie te teledyski były potrzebne, to nikomu nieznane zespoły, które nawet nie miały płyty, właśnie z Trójmiasta, miały teledyski i pokazywały je w tych programach, natomiast zespoły, które nawet wydały płytę, takich teledysków nie miały. Ja w sieci znalazłem 3 i co ważne, teledysk do piosenki Kryminał zyskał 2 nagrodę na festiwalu teledysków Jach Film Festival. Reaktywacje były 2. Najpierw w roku 2001, co zaowocowało płytą Oczy Czarne, pierwszą długogrającą płytą zespołu, a potem w 2010, co z kolei spowodowało, że w 2014 wyszła płyta AOEIUX. Dobrze. Muzycznie to, co charakteryzuje Oczy Czarne, to rzeczywiście dosyć poważny flirt z jazzem, tyle tylko, że jest to jazz z przymrużeniem oka. Dużo w tym kabaretów, dużo w tym takiej muzyki filmowej. I szczególnie właśnie słuchać to na utworze Kryminał, gdzie właśnie z jednej strony mamy kabaret, a z drugiej strony mamy cały czas ten nowofalowy, mroczny klimat. Czemu przychodzisz do mnie nocą? Dlaczego skradasz się jak szok? Moje kroki na schodach przeszywają mnie.